no właśnie, dokąd teraz? A teraz wracamy na Dathomirę, bo odzyskaliśmy mój miecz świetny, no a dlatego uciekaliśmy ostatnio, Dathomira, bo on został zniszczony. Właściwie sami go sobie rozwaliliśmy. Oni tu mówią czas na to wyzwanie. Czas na pojedynek. Czas na pojedynek. Ty zobaczymy. Wiesz, co musisz zrobić, by zaleczyć rany. Dlatego jestem z ciebie bardzo dumna. Ja kroczę własną ścieżką. Pamiętaj, że nie jesteś sama. No nieźle. Fajne oczy. Piękne oczy. Dziwne te włosy są teraz. Jesteśmy na miejscu. Znaczy te włosy jego są bardzo fajnie wyglądają, ale jak zaczyna wiatr w nie powiewać i one tak podskakują i falują w ogóle jak jakaś rzeka, może czy coś, to tak dziwnie wygląda. Dathomira. Musimy zemsty dokonać, ale jesteśmy już silniejsi. Mamy, pamiętajcie, że mamy nowe ubranie. Jeśli ktoś nie zauważył tego jeszcze, to zaraz zaprezentuję. Nowy look, tak zwany. Będzie dobrze, będzie dobrze. Ty, ale nie, on się nie zapisał nasz nowy look. Czekajcie, ja muszę to poprawić. Mieliśmy tak. Poncho miało być takie. Strój był strój miał być biały. BD by miał być taki, a modliszka miała być. Znaczy, o, taka. O, teraz jest dobrze, patrzcie na to. Siup. Okej. Fajnie, fajnie. Dobra, i idziemy do tego grobowca znów, zdobyć Astrium. A to w ogóle dziwna sytuacja, widzicie co tu jest? Ile tu jest rzeczy nieodkrytych? Ciekawostka. Na razie to oczywiście olejemy sobie, bo nie jest to nam do niczego potrzebne, ale ta Dathomira jest małą bardzo planetą, bo tam dosłownie kilka. Czemu te potwory unoszą się w powietrzu, a nie po ziemi chodzą? Jest dosłownie kilka. Różowy Jedi, tak. Dziś jakiś DayZ planuje? Nie, no Death Stranding by pewnie skończył. Mikrofon ogarnął, no widzicie jak to z Dawidkiem. W końcu. Trzeba to, baby nas tu atakują, a to dlatego, że postać jest bardzo fajną postacią. Przystojniak w różowym stroju. Grał do północy Dawidek z wami w DayZ? No co wy gadacie? Dobra, i tu jedną rzecz bym zrobił, tak na rozgrzeweczkę, nie? Tak na rozgrzeweczkę. Dziwne to jest, że on mu się tego ataku. BD! Dobra. Pokonany jakiś nydak alfa pokonany, dobra. No tak tylko go chciałem załatwić, bo tak se. Chyba żeby jeszcze tu dookoła. Nie no, wejdźmy do tej świątyni, bo taka jest misja do zrobienia, a nie bicie jakichś potworów, ale nie ukrywam, że chętnie bym go jeszcze pobił. Beka była jak wysiadł z auta u nas w bazie i go konar zjechał. A tak to jest w DayZ, no można kogoś rozjechać. Idziemy tutaj. Okej. Mhm. Zobaczmy teraz, czy będę miał przypominanie. Mistrzu. To błąd, że przybyłeś bez broni. Nie bez broni. Myślisz, że miecz świetlny czyni cię Jedi? Nie. Bycie tu. Wspomnienia dręczące mnie od braki. Nie będę od nich uciekać. Zobaczmy więc, jaką śmierć niesie ci odwaga. Niezdara! Imponujące. Ale czy siła to odpowiedź? No właśnie, czy siła to odpowiedź dla Jedi? Nigdy nie zapomnę. Ta strata jest częścią mnie. Uszanuję twoje nauczanie. I twoją ofiarę. Ofiarę nietoperza. Pamiętaj. Wytrwałość ujawnia ścieżkę. O kurde, wytrwałość ujawnia ścieżkę. Co to znaczy? Nie ukryjesz swojej słabości. Możemy wygrać, bracia! Aha, bo ja nie mam many, się zastanawiam, czemu nie mogę nic zrobić. Bracia, pomóżcie mi! Nie wygrasz, obcy! Przejdzie bez strachu! Tylko mi przeszkadzasz! Aha, bo nie mam many znów, kurde. Siup. Siup. Łup. Okej. Nie no, gdzie boss? Byście bossa nie widzieli chyba w życiu jeszcze. Mhm. Przypominanie. Nie powinniśmy tu być. To przeklęte miejsce. Mhm. Nie bój się. Mamy umowę. Obiecałaś, że nauczysz mnie swojej magii. Mhm. Czyli Maliszy poszukiwał potęgi. Przeprowadziła go przez te ruiny, lecz młoda wiedźma była pełna obaw. No właśnie. Ale nóż tam fajny jest. Poległe siostry. Ten człowiek obiecał, że umożliwi nam zemstę, ale tylko jeśli nauczy go naszej magii. Wybaczcie. Muszę wesprzeć Malikosa. Mhm. I on z nią paktował. W Death Stranding zobaczymy bossa Chińczyka. No zobaczymy, no mam nadzieję, że nie będzie tego za wiele. Boss Chińczyk. Muszę w to Death Stranding zagrać, zanim zapomnę, jak się w to grało. Więc powróciłeś. Odważny, ale głupi. Możliwe. Merrin, tak? Jestem Cal Kestis. To, co słyszałaś o Jedi, to kłamstwo. Tak mówisz, Cal. Malicos też wiele mówił. Taron Malicos był Jedi, ale kim jest teraz tego? Tego nie wiem. Wiem za to, że miecz świetlny nie czyni z ciebie Jedi. Dawidek był streamerem, ale kim jest teraz na Facebooku? Dbaliśmy o pokój. Zdradzili nas ci, których strzegliśmy. Ściga mnie Imperium, ja... mogę być jednym z ostatnich. Byłam dzieckiem, kiedy nadszedł atak. Wojownik uzbrojony w tę broń zstąpił na nas i zabił mój lud. A to pewnie był Darth Vader. Moje siostry. I zostałam sama. Wśród ciał. Malicos przybył i obiecał mi zemstę, jeśli w zamian zdradzę nasze sekrety. Sekrety sióstr. Wiem, co to znaczy stracić wszystko. I Malicos niesłusznie to wykorzystał. Nie musimy być wrogami. Przyda ci się. I znów zniknęła. Będę czuwać. Będę czuwać. Wynośmy się stąd. Sekret niewidzialności. Z Malicosem walczył 6 godzin na Steam i tak nie wygrał. Co znaczy nie wygrał? Co, nie przeszedł tej gry, czy co? Czy ktoś mu przeszedł? Niewinnych. Dzieci wrażliwych na moc, które będą mordowane. Tak jak my. Ty no, ale ja nie wiem, jednego Steama mi brakuje. Cal Kestis. Malicos. Witaj w domu. Chcesz zacząć szkolenie? Co w tych ruinach tak nęci, że ryzykujesz? Też mogę o to spytać. Drzemia w nich potęga. Będąca poza wiedzą Jedi. Ja ją kontroluję. Proponuję ci to samo. Nic nie rozumiesz. Nie obchodzi mnie potęga. Chcę odbudować zakon. Odbudować zakon Jedi? Ty biedny głupcze. To koniec! Dobra, ile mi dajecie razy? Jedi upadli na długo przed czystką. Spętani tradycją. Ogłuszeni dawną chwałą. Zaślepieni wieczną wojną. Możliwe. Ale to nie koniec, Malicos. To nasza szansa. Czegoś się nauczyć. Naprawić wszystkie nasze błędy. Jedi i nauka. Nie ma dla nich jutra. Jak możesz tego nie widzieć? Czas na coś nowego. Ty i ja. Zbudujemy coś innego. Coś lepszego. Nie. Zakon LGBT. Więc Dathomira będzie twoim grobem. O ty skubany. Jakie on ma moce? O shit. Nie jesteś dostatecznie silny. Okej. Okay. Pomóż, BD! Uniki cię nie uratują. Zupełnie bezużyteczny. Nie pokonasz mnie! Nie pozwolę ci się pokonać. Aj, nie mam many, przepraszam. Malicious. Uderz porządnie albo zgiń. A shit. Pomóż mi, mały. Oj, shit. Ledwo to po... Ta się zmutuje? A ja myślałem, że do mnie dołączysz! A ta siostra mu pomoże nocy, patrzcie. Nie masz praw do Dathomiry. Nie masz praw do naszej magii. Stań, Calu Kestisie. Jeszcze żyjesz. Przecież ja wygrywałem. Widzisz, padawanie? Jestem skupiony. Tak to skończy. Tylko tchórze uciekają. Pomóż, BD. Spróbuj jeszcze raz to zrobić. Doskonale, Jedi. Brak ci finezji. Ratuj, BD. Trzymaj go. Kurde. Aj. Mogę jeszcze z tyma wziąć, nie wziąłem. Ciekawe, czy będzie od początku, chyba nie. O Jezu. Dobra, zróbmy to tak. Hej, podejdź tu! Intruz, na dole! Nie ma co z nimi walczyć, bo mi jeszcze z tyma zużyją jednego. Masz coś, mały? Może jakieś nasiono dostanę. Przyjacielu, nigdy nie rezygnowałem z pogoni za wiedzą. Bezwartościowy Jedi. Tylko tchórze uciekają. Silny jest! Spróbuj jeszcze raz to zrobić. Dobra. Zupełnie bezużyteczny. Tylko tchórze uciekają. Z tym proszę. Potrzebna pomoc! Nie, nie. Nic takiego. Nie! Pomóż, mały! Mhm. Shit. Doskonale, Jedi! Szczęśliwy traf! Widzisz, padawanie? Jestem skupiony. Mały! Dobra, mamy go. Co to jest? Tak jak mówiłeś, Malikosie. Dathomira będzie twym grobem. Nieźle. Niech tkwi w mroku ze swą tajemnicą, aż zabierze go śmierć. Nie taki mocny ten koleś. Dathomirę toczył pasożyt. Co tu tak naprawdę robisz, Calu Kestisie? Budowniczowie grobowca, Zefo, stworzyli też obiekt zwany Astrium. Otwiera sanktuarium na innej planecie. W środku jest lista wrażliwych na moc dzieci z całej galaktyki. Ale Imperium też jej szuka. Jakie Imperium? To Imperium. To, które chce zgładzić wszystkich wrażliwych na moc, by nikt nie mógł się mu przeciwstawić. Więc niedługo zawita i na Dathomirę. Tak jak wojna. Pomogę ci znaleźć to Astrium. Dziękuję za pomoc w walce z Malikosem. Już myślałem, że po mnie. Zgadza się, zginąłbyś. Aha. No, aha, na pewno. Żyjesz. Dobrze mieć sprzymierzeńca. Tak, to miła odmiana. Nie ma za co, Cal. Nie marnuj czasu. Pytajcie mi, czy ona go podryła? Czemu ona przyjaźni, jak zabijesz? Ja nie zabiję 90%. Aha, 90% ir. No tak, rzeczywiście zabiłem. No teraz się też zastanawiam troszkę. Masowe przyciągnięcie, zachłanne, potężny rzut. Rzut mieczem świetnym. Ulepszony doskok, wirujący rzut. Nie ma żadnych skilli dla mnie, nie. Nic nie biorę, może będę miał na końcu jakiś ultimate skill. Potrzebuję na niego punkty na pewno. To miejsce jest. Znacie to, jak w RPGach zostawiacie sobie trochę potek na później, mogą się przydać? No to ja sobie trochę punktów może zostawię. Też mi się mogą przydać. Myślę, że tu będzie po ścianach bieganie. O ja, panato. Panato, robociku. Wrogów na otchłań. Wskazywał płyt. Czy słyszałem pogłoskę, że w nowych Navi ma być stosowana pamięć HBM-2? Czy te kości nie będą absurdalnie drogie? No może tak być, nie wiem, no one były drogie. No to nie śledzę takich plotek za bardzo. Cieszę się z tobą. I twoimi Jedi. Ale nic nie przewróci mego ludu. No szczególnie jak rzeczywiście on wymordował, łażąc po tej planecie, wymordował połowę jej ludu, nie? Byłem sam przez bardzo długo. W ukryciu. Bałem się, że odkryją, kim jestem albo czym jestem. Co się zmieniło? Mój dobry przyjaciel kazał mi szukać własnego miejsca w galaktyce. I posłuchałeś? Cóż, nie, ale Życie zmusza ludzi do działania, nawet wbrew ich woli. I oto jestem. No i tu on ją powinien zrekrutować i powinna być gra RPG i powinniśmy sobie przygody mieć. Wbrew woli. Dołączę do was. Poważnie? Spędziłam lata, czekając na szansę pomszczenia moich sióstr. Dość mam czekania. Chcę walczyć u twego boku. Siostry Nocy i Jedi nie podróżują razem, lecz... ocalali. Zmieniamy się. Ale zmarszczki chyba ma, co? Ona już pewnie ze setkę ma. Tak, to prawda. A młody Cal już ma tutaj pewną chrapkę, ale nie wolno Jedi mieć chrapki. Zgadzam się. Tylko trzeba będzie przekonać moją załogę. Więc ich przekonamy. Mhm. No dobra, ale nie muszę tu jeszcze do kufieta coś podejść. Dobra, to zanim przekonamy załogę, to wymordujmy jeszcze trochę. Wymordujmy jeszcze trochę tych. Trochę jej rodziny. O Jezu. Nie da się przejść. Już się da. Odniosłaś też te poprzednie? Tak. Byłam ciekawa, co zrobisz z Malikosem. Sprawdzałaś mnie? Zdałeś. Oni są w stanie tu wejść? Mogę na ciebie liczyć? Dasz sobie radę. No, a ty? Mhm. Siup, siup, siup. Dla was to zwykły Jedi, dla mnie to, kurde, popychacz. Kim jest? Sir? Taka jest jego ksywa. Widziałam. Kosmiczny popychacz. Malicos chciał ich śmierci, ale nie stanowili zagrożenia. Sir... była kiedyś Jedi. To długa historia. Może kiedyś opowiesz. Może opowiem kiedyś. Spotkamy się przy statku. Mhm. Ciekawe, czy będą jeszcze te siostry, czy ona już je tam u tego wyłączyła, te trupy. Jak myślicie? I jedna rzecz, czy idziemy od razu do statku, czy jeszcze tu zakrę... O, shit. Ścigam go! BD z tym! Na bloku! Teraz to wyrwał! Co ty tak? To nie prawda! O, ten chyba spadł już. No a ten? Czy idziemy tutaj zahaczyć, co zobaczyć, co jest z boku, czy olewamy to? Tu. No, takich przejść na tej planecie jest trochę dużo, nie? Do statku też myślę, że do statku nie ma już. Trochę mi się już nie chce już tych pobocznych. No ta moja postać już jest taka potężna. Mówią na nią mocarz w galaktyce. Galaktyczny mocarz popychacz. Więc wiecie, o co chodzi. Alfa pies tam jest? Co wy gadacie? Nie ma alfa psa. Co to jest alfa pies? Te nie miały się już uspokoić? Mhm. Jakby Gonio zobaczył moc mojego popychacza, to by, kurde, nie uwierzyłby, że może być Jedi tak potężnym Jedi. Fajnie zbiega. Prawie, kurde, jak w Death Stranding jest fizyka chodzenia. O, i teraz się zaczyna. Znalazłeś to. Wow, a to kto? Co to niby ma znaczyć? Znaczy, że do was dołączę. Sir, Gris, to jest Merrin. To jest moja nowa dziewczyna. Siostrą Mamo, tato. Twój lęk jest niepotrzebny. Bez niej nie znalazłbym Astrium. Pomogła mi z Malikosem. Ufam jej. A my ufamy tobie. Ty musisz na to zasłużyć. Niech będzie. Rozgość się. Ten wozi tylko ludzi za ramą. Gdzie oni mają kwatery? Witaj na pokładzie. Lubią cię. Okej, to jest jej kwatera, ona śpi na fotelu. Nie rozumiem, co mówisz. No dobra. Nowy sojusznik. Merrin przepuściła Cala. Dobra. No to gdzie my mamy? Aha, z powrotem na Bogano, tak? Dalej. Z powrotem na Bogano. No dobra, no to leć na planetę, nie? Ja tu sobie przerwę to nagranie i nie będę robił przerwy, tylko po prostu na YouTube'a, nie?